baczność, począć sztandarowy, sztandar szkoły, wprowadzić. W minionym tygodniu w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach odbył się trzydniowy kongres naftowy. Wśród wielu zaproszonych udział wzięły szkoły z całej Polski, których patronem jest Ignacy Łukasiewicz. Baczność do hymnu. Spośród trzech dni kongresu, piątek 3 czerwca był najważniejszym, w którym odbyła się sesja główna kongresu zorganizowana w Gorlickim Centrum Kultury. Punktualnie o godzinie 9 wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn Polski. Gości powitał dyrektor szkoły Janusz Kryca oraz starosta powiatu gorlickiego Maria Gubała. Witam Was, młodzi przyjaciele. Myślę, że ten czas spędzony tutaj na tym kongresie będzie dla Was bardzo owocny. Chcielibyśmy, aby świadomość tego, czego dokonał Łukasiewicz, była dla Was inspiracją. Bo Łukasiewicz nie powinien się kojarzyć tylko z ławeczką, którą mamy pod ratuszem, może jeszcze z lampą, którą zapalił na skrzyżowaniu, na Zawodziu, chociaż to są takie bardzo ważne miejsca dla pamięci, ale mając na uwadze to, że jego działalność przez prawie półtora wieku wpływała na rozwój tego regionu, szczególnie właśnie na rozwój powiatu gorlickiego, chcemy Was zainspirować Łukasiewiczem. Ziemia gorlicka miała wielkie szczęście, że ten społecznik i filantrop, działacz niepodległościowy, wynalazca i przede wszystkim ojciec przemysłu naftowego przebywał w Gorlicach przez 5 lat. To właśnie tutaj powstały jego przełomowe wynalazki. Pierwszy występ zaliczyły przedszkolaki, które przygotowały krótki program artystyczny związany z osobą Ignacego Łukasiewicza, po którym z bardzo ciekawym wykładem pod tytułem Wpływ odkryć Łukasiewicza na Galicję wystąpiła kustosz Muzeum w Gorlicach Katarzyna Liana. Wartym zauważenia będzie fakt, że nasze miasto zostało założone nad rzeką Ropą. Zanim Gorlice powstały w roku 1354 i specjalnie tą datę podkreślam, na naszym terenie płynęła już rzeka, która oficjalnie na mapach nazywała się Ropą. I w momencie, kiedy nasze miasto powstawało, osoba, która dostała prawa do założenia go, Wersław Karwacjan, otrzymał ziemię położone właśnie nad tą rzeką. Więc jak Państwo doskonale wiecie, zanim ropę, tą kopalinę z podziemi, wszyscy oficjalnie zaczęli nazywać ropą, no nazywano ją najróżniej, olejem skalnym, tłuszczem ziemnym, bituminem, nawet regionalnie w najróżniejszy sposób była nazywana, a nasza rzeka i nasze miejscowości okoliczne już się nazywały ropa, ropice, ropki, także ta nazwa nam towarzyszyła od zawsze. I Ignacy Łukasiewicz przebywa w naszym mieście tylko 5 lat. Dużo, niedużo, ale to jest te 5 kluczowych lat,
które stworzyły Ignacego Łukasiewicza takim, jakim my go znamy. Świetnym farmaceutą, również samodzielnym, doskonałym chemikiem, wynalazcą, twórcą tej doskonałej nafty i idealnie przystosowanej do jej spalania lampy. Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach zajmuje się bardzo wieloma rzeczami, bo jest też, pracuje też jako członek komisji w Lasach Gorlickich, zajmuje się botaniką, toksykologią, zoologią, mnóstwo najróżniejszych spraw się angażuje i daje się doskonale dzięki temu poznać Gorliczanów. Damian Gębarowski z Politechniki Rzeszowskiej mówił o wpływie odkryć i wynalazków Ignacego Łukasiewicza na inżynierię we współczesnym świecie. Prosty sposób, banalny sposób, czyli bez przerobu, jako środek smarny. Tak naprawdę od około plus minus około 6 tysięcy lat wykorzystywano ropę. I nagle się pojawia taki Ignacy Łukasiewicz, nie tylko on tak naprawdę w tamtym czasie, ale faktem jest, że jego osiągnięcia były przełomowe. Podczas kongresu zaprezentowane zostały scenki z życia Ignacego Łukasiewicza w wykonaniu zespołu teatralnego Szkoły. Zaprezentowana została również piosenka o Ignacym Łukasiewiczu w wykonaniu młodzieży zespołu Szkół nr 1. Kongres był okazją do wręczenia nagród dla laureatów konkursów plastycznego i fotograficznego pod tytułem Śladami Łukasiewicza. Gratulujemy wszystkim laureatom. Tym, którzy nie mogli dojechać, przekażemy nagrody, prześlemy również pocztą, no bo wielu laureatów jest ze szkół, które dzisiaj niestety nie przyjechały. Niewątpliwie oczekiwanym była premiera gry komputerowej Miasto Światła, którą wykonali uczniowie szkoły pod nadzorem pomysłodawcy projektu Jarosława Szymańskiego. Przenosimy się do okopów i scen bitwy pod Gorlicami. Możemy poczuć klimat prawdziwej wojny, zobaczyć żołnierzy w autentycznym umundurowaniu i wyobrazić sobie, jak wyglądała wojna. Gra była dostępna dla uczestników w holu Gorlickiego Centrum Kultury, gdzie również zlokalizowane były prace konkursowe. Jesteśmy właśnie po zakończeniu głównej sesji Kongresu Naftowego dla Szkół imienia Łukasiewicza w Gorlicach. Znajdujemy się w Gorlickim Centrum Kultury. Na holu mamy tutaj jeszcze przygotowaną, prezentujemy wystawę prac konkursowych. Uczniowie testują właśnie udostępnioną grę Miasto Światła Gorlice, grę komputerową napisaną przez naszych uczniów o historii Gorlic. Na sesji wygłoszone były wykłady przybliżające nie tylko postać Łukasiewicza, ale przede wszystkim jego wpływ na rozwój naszego regionu, na rozwój przemysłu naftowego i również na to, jak dzisiaj Łukasiewicz inspiruje. Odbyliśmy również wiele innych wydarzeń. Młodzież uczestniczyła już w wyjazdach do Bóbrki. Jeździła również po naszym rejonie, poznając dziedzictwo przemysłu naftowego, które tutaj pozostało. Sobota była ostatnim dniem kongresu. O godzinie 10 delegacje zapaliły symboliczną lampę naftową pod pomnikiem pierwszej latarni Ignacego Łukasiewicza zapalonej w Gorlicach i złożone zostały kwiaty przez delegację pod pomnikiem Ignacego Łukasiewicza. Dalsza część odbyła się na płycie Gorlickiego Rynku.
zaprezentowane zostały sztandary delegacji, wystąpiła orkiestra Dęta z Dominikowic, a oficjalnego zakończenia dokonał dyrektor szkoły wraz ze starostą powiatu gorlickiego. Ostatnim akcentem był występ Teatru Światła w wykonaniu uczniów gorlickich szkół. Dzisiaj trzeci dzień kongresu naftowego zorganizowanego w Zespole Szkół nr 1 imieniem Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Dla szkół imienia Łukasiewicza bardzo dziękuję, że te szkoły zaszczyciły nas swoją obecnością i tutaj dzisiaj możemy ich również gościć. Proszę Państwa, przesłanie tego kongresu było proste, ale może nie tak oczywiste. Inspirujmy się Łukasiewiczem. Uważam, że ta inicjatywa, którą podjął pan Janusz Kryca, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, będzie prezentowała. Zgłębiliśmy wiedzę na temat Ignacego Łukasiewicza, wybitnego wynalazcy, społecznika, filantropa, a przy okazji w czasie tych trzydniowych uroczystości to była wspaniała promocja powiatu gorlickiego.